kiedy miałem 25 lat, za bardzo nie wiedziałem, co zrobić ze swoim życiem, ale pomyślałem wtedy, że poproszę moich znajomych, żeby modlili się za mnie. Napisałem do nich listy. Było to w 1991 roku jesienią. Pan Bóg nie kazał długo czekać na odpowiedź, bo już w styczniu 1992 roku ni stąd, ni zowąd wszedłem do pokoju, gdzie był włączony telewizor i zobaczyłem film o życiu i śmierci współbraci, naszych współbraci franciszkańskich, Zbigniewa i Michała. Natychmiast po zobaczeniu tego filmu zadałem sobie pytanie, a może Pan Bóg chce, żebym ja został męczennikiem? To był styczeń w Polsce. Myślałem dużo o wyjeździe na misję i postanowiłem, można powiedzieć, kusić Pana Boga. To znaczy powiedziałem, Panie Boże, jeżeli chcę, żebym był misjonarzem, to proszę Ciebie, żebyś mi codziennie dawał znaki. I doszło do tego nawet, że na jednej ze mszy, kiedy byłem w kościele w niedzielę, sobie pomyślałem tak, jeżeli mam być misjonarzem, to ja chcę, żeby ten kapłan, który teraz przepowiada, zaczął mówić o misjach. Kilka sekund po tym, jak tak pomyślałem, ksiądz, który odprawiał mszę, zaczął mówić o Zbyszku i Michale, którzy zginęli w Peru. Poszedłem na całość. Zadałem Panu Bogu dwa pytania. Pierwsze, czy chcesz, abym Twoje słowo głosił gdzieś daleko? I drugie pytanie, czy chcesz, Panie Boże, żebym pojechał do Hiszpanii i tam się przygotował do misji, do wyjazdu na misję? Na pierwsze pytanie Pan Bóg odpowiedział mi słowami świętego Pawła z listu do Rzymian z 10 rozdziału. Jakże mieli uwierzyć, skoro im nikt nie głosił? Jakże mógł im ktoś głosić, skoro nikt nie został posłany? Jak piękne stopy tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Ja nie wiedziałem, że moje stopy mogą być piękne, ale sobie pomyślałem, że skoro już nie ma kto głosić, powiedzmy, że tak to pomyślałem, tak to sobie wymyśliłem, dobrej nowiny mieszkańcom Pariakoto i w Peru, to pewnie Pan Bóg chce, żebym ja pojechał zastąpić Zbyszka i Michała. A drugie pytanie, jak mówiłem, dotyczyło tego, czy mam jechać do Hiszpanii, bo w jednej z książek o misjach, w Ademeku Misyjnym, wyczytałem, że kandydaci na misję do Ameryki Łacińskiej to przygotowywali się właśnie w Hiszpanii. I znowuż, pomodliłem się, otworzyłem Biblię na chybił trafił, trafiam na 15 rozdział listu świętego Pawła do Rzymian. Paweł pisze mniej więcej tak, do Rzymian. Skończyłem już tutaj swoją pracę i po tak wielu latach jestem gotów przybyć do Was, kiedy będę podążał do Hiszpanii. I mam nadzieję, że kiedy już Wami się trochę nacieszę, Wy wyprawicie mnie w dalszą drogę. Ja nie wierzyłem, że słowo Hiszpania istniało w Biblii, że istniało w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Zacząłem się śmiać w niebogłosy, no bo odpowiedź Pana Boga była bardzo konkretna na konkretne pytanie. Ja się nie pytałem Go, dokąd mam jechać, tylko czy mam jechać do Hiszpanii. Kto wyprawił Pawła do Hiszpanii? Rzymianie. No to ja pracowałem wtedy w służbie zdrowia. Przemieniałem sobie tak dyżury, żeby mieć sporo czasu wolnego. Pojechałem do Włoch. Pojechałem najpierw do Padwy, do Rzymu. No i tak pukałem. Jestem z Polski, chciałbym być misjonarzem. Czy pomoglibyście mi? A wtedy też mieszkałem u ojców franciszkanów w Rzymie, w klasztorze Lawinia. Przełożony tego klasztoru akurat był nieobecny. Zajął się mną ojciec Marek Szymański z prowincji gdańskiej. I kiedy przełożony tego klasztoru ojciec Gwardian Miguel Ángel López dowiedział się, że jest taki Darek, który chce być misjonarzem, bo został zainspirowany życiem i śmiercią Zbyszka i Michała, no to ojciec Marek poinformował mnie, że mogę zostawić Polskę, mam pozbierać jakieś dokumenty, które mi przedstawią i on jest w stanie wysłać mnie do Boliwii. Oczywiście najpierw do Hiszpanii na naukę języka. No to ja zostawiłem to, co kochałem przez 24 lata w moim życiu, studia, miasto, rodzinę, przyjaciół, pracę. I wziąłem plecak i pojechałem. Mój tato łowił ryby, był daleko na morzu, mama płakała, siostra płakała, ciocia płakała. Myślę, że poziom morza wzrósł bardzo 8 października 1992 roku, kiedy wyjeżdżałem. Pojechałem do Rzymu. I kiedy byłem na pierwszej mszy świętej, już mieszkając u ojców franciszkanów jako świecki, właśnie były te czytania, że to Rzymianie mieli wyprawić Pawła w dalszą drogę. Trafiam w końcu do mojej ukochanej Hiszpanii. Uczę się języka hiszpańskiego. Po 2 miesiącach pobytu tam dzwonię do ojca Miguela Ángela Lópeza i się go pytam, i co dalej mam robić? On mi mówi, szybko wracaj, bo w Peru rozpoczyna się rok akademicki. Ale zaraz, ja początkowo słyszałem, że miałem jechać do Boliwii, a mamie mojej tłumaczyłem, że to w Peru jest epidemia cholery, że to w Peru są terroryści. I kiedy potem to się tak odwróciło, to za bardzo nie wiedziałem, jak moim rodzicom powiedzieć, że to będzie na odwrót, że to niby w Boliwii miały być te problemy. I tak rok i 3 miesiące od momentu, kiedy zobaczyłem film o Zbyszku i Michale, mogłem już być w Peru. Przyjechałem do Peru i zamieszkałem razem z braćmi. Ja w Peru zacząłem studia na fakultecie teologicznym, zajmowałem się młodzieżą w parafii, byłem świeckim pośród braci,
ale tak serdecznie i po bratersku mnie przyjęli, że nie miałem najmniejszej wątpliwości, żeby po kilku miesiącach napisać podanie o przyjęcie do zakonu. Od czasu do czasu bracia jeździli do Pariakoto i my właśnie w taki sposób z ojcem Józefem pojechaliśmy, nie informując nikogo, po to, żeby po prostu być z ludźmi przez dzień czy dwa i potem wracaliśmy. Zdałem sobie sprawę, że Pariakoto stało się dla mnie ziemią świętą, w tym sensie, że właśnie tam zrodziło się moje powołanie, no bo gdybym nie zobaczył filmu o życiu i śmierci Zbyszka i Michała, to nie zdecydowałbym się na ten krok, żeby zostawić Polskę, żeby zostać misjonarzem. Taki jest początek mojego powołania. Nie mam żadnej wątpliwości, że moje powołanie zrodziło się dlatego, że oni oddali swoje życie i że ja o tym się dowiedziałem. W międzyczasie też, a chciałem powiedzieć, przypomnieć, że mój tato był rybakiem i mój tato łowił też w Limie, w Kaliału, łowił w Cimbotę. Napisałem list do taty. Tato, nie martw się, tradycja rodzinna będzie podtrzymana. Jadę tak jak ty, łowić do Peru.